Maya, wieloznaczne pojęcie o głębokim znaczeniu, słowo maya ma wiele znaczeń i interpretacji, w zależności od kontekstu kulturowego i filozoficznego. W hinduizmie i buddyzmie maya jest pojęciem metafizycznym, które opisuje świat zmysłów i zjawisk jako zasłonę, która przesłania prawdziwą rzeczywistość. Ta prawdziwa rzeczywistość jest często określana jako brahman w hinduizmie, lub pustka w buddyzmie. Maya nie jest zła sama w sobie, ale jest ona źródłem cierpienia. Ponieważ prowadzi do przywiązania do złudnych rzeczy i do poczucia oddzielenia od prawdziwej rzeczywistości. W Polsce mówimy o niej jako omglenie nieprawdy, w, in w innych kontekstach, maja może także być, kojarzona z magią i czarami, oznaczać iluzję lub złudzenie, a w niektórych językach, na przykład w Hindi, maja oznacza piękno lub wdzięk. Ograniczenia percepcji i natura rzeczywistości. Świat nie jest taki, jakim się wydaje. Myślimy, że znamy otaczającą nas rzeczywistość, ale tak naprawdę widzimy jedynie zniekształcone odbicie własnego umysłu. Jak trafnie ujął to kiedyś William Blake, wielki filozof i mistyk, gdyby drzwi percepcji zostały oczyszczone, wszystko objawiłoby się człowiekowi jako nieskończone. Blake rozumiał, że nasze postrzeganie rzeczywistości jest ograniczone przez nasz stan i przekonania: widzimy to, co chcemy zobaczyć, i wierzymy w to, w co chcemy wierzyć, budując wokół siebie świat własnego autorstwa. Ale ten świat nie jest prawdziwą rzeczywistością. Jest jedynie projekcją naszego umysłu. Świat fizyczny co prawda istnieje, ale nie jest absolutnie realny. Jest raczej tworem ukształtowanym przez nasze zmysły i postrzeganie, ograniczonym przez nazwy i formy, które nadajemy przedmiotom. To postrzeganie jest subiektywne i niepełne, reprezentuje jedynie niewielką część tego, co naprawdę istnieje, aby w pełni uchwycić prawdziwą naturę rzeczywistości. Trzeba uznać ograniczenia zmysłów i subiektywny charakter percepcji, a także poszerzyć nasze zrozumienie poza świat fizyczny. Istota świadomości jako siła kierująca. Nasze ciała to cuda natury, złożone systemy, które bezbłędnie zapewniają nam przetrwanie. Ale co pozwala na istnienie tej doskonałej harmonii, za tę doskonałą harmonię odpowiada świadomość. To inteligentna siła, która reguluje i kieruje wszystkimi procesami w naszych ciałach, umożliwiając nam przetrwanie i łączenie się ze otaczającym światem. Ta sama inteligencja istnieje w całym wszechświecie, zarządzając wszystkimi procesami tworzącymi nieskończony kosmos. Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych naukowców wszechczasów, powiedział kiedyś: Najpiękniejszym doświadczeniem, jakie możemy mieć, jest tajemnica kosmosu. To budzi ciekawość, pobudza do refleksji aby naprawdę zobaczyć świat takim, jaki jest, musimy oczyścić drzwi naszej percepcji. Musimy nauczyć się porzucać nasze uprzedzenia i otworzyć się na nieskończone możliwości wszechświata. Tylko wtedy możemy zacząć dostrzegać prawdziwą naturę rzeczywistości i znaleźć swoje miejsce w jej obrębie. Odpowiedzialność za percepcję i doświadczenia. Uznając iluzoryczną naturę naszych postrzeżeń, Możemy wyjść poza ograniczone rozumienie rzeczywistości i otworzyć się na bardziej rozległą i oświeconą perspektywę. Tylko uwalniając się od kajdan własnych złudzeń, możemy naprawdę doświadczyć świata takim, jaki jest, nieskończonego i bez granic, jak powiedział kiedyś Albert Schweitzer, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Prawdziwe szczęście polega na tym, że człowiek może poświęcić się celowi, który uważa za ważniejszy od siebie samego, uprawiając sztukę życia, jedną z najcenniejszych umiejętności. Jakie możemy pielęgnować, jest kontrolowane szaleństwo. Polega ono na lekkim i swobodnym podejściu do wielu iluzji, które napotykamy w codziennym życiu. Powstrzymując się od zbytniego traktowania naszych postrzeżeń i przekonań na serio, możemy uwolnić się z ograniczającego uścisku własnych konstruktów mentalnych i otworzyć się na odnalezione na nowo poczucie otwartości i ciekawości. Odejście od wąskich perspektyw, kontrolowane szaleństwo nie jest metodą odcinania się od rzeczywistości ale raczej sposobem na bardziej intymne z nią obcowanie. Zdając sobie sprawę, że wszystko jest snem lub mirażem, możemy zacząć kwestionować nasze założenia i szukać nowych możliwości postrzegania i funkcjonowania w świecie. Indywidualne iluzje i wspólna iluzja W oczach Miguela Ruiza, szamana i autora pochodzenia meksykańskiego, nasza rzeczywistość nie jest obiektywną prawdą, lecz osobistą interpretacją otaczającego nas świata. Każdy z nas żyje we własnej wersji rzeczywistości, ukształtowanej przez indywidualne postrzeganie i doświadczenia. Jednocześnie jednak istnieje wspólna iluzja, w której wszyscy uczestniczymy zbiorowy sen, który kształtuje sposób widzenia i interakcji ze światem. Ten sen jest produktem umów i przekonań, które dziedziczymy po naszej kulturze i społeczeństwie. Może nas wyzwalać lub ograniczać, w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy świadomi jego wpływu. Wielkie tradycje duchowe Indii powszechnie nauczają nas, że świat jest mają. Świat, taki jaki go postrzegamy, jest kosmiczną iluzją, zwodniczym więzieniem. Dopiero wtedy, gdy nadejdzie prawdziwa wiedza, będziemy w stanie uwolnić się z sieci ignorancji i pułapek narodzin i śmierci. Maja to potęga pełna tajemnicy. Wiemy, że elektryczność jest mocą, ale tak naprawdę nie wiemy, czym ona jest. Ta sama prawda dotyczy Mai. Współcześnie żyjemy w burzliwym oceanie pozorów, wrażeń i wpływów. Jeśli nie nauczymy się zagłębiać poza te powierzchniowe fale, odkrycie prawdy życia stanie się mało prawdopodobne. Często bywamy oszukiwani, nie tylko przez innych, ale także przez własne postrzeganie, ponieważ każdy z nas pielęgnuje złudzenia na temat siebie i świata. Maja natury i ludzkiego świata. Istnieją dwa poziomy mai tego świata. Pierwsza to maja świata natury. Kryjąca bogactwo piękna i wdzięku, poza pozorami różnych krajobrazów, które traktujemy jako oczywistość. Magia gór, rzek, oceanu, nieba i gwiazd, natura jest mają piękna i cudów, dającą przedsmak głębszej rzeczywistości kosmosu. Ta maja natury może pomóc nam rozwijać się duchowo, gdy nauczymy się odczytywać jej symbole i subtelne procesy oraz medytować nad nimi. Drugi, trudniejszy poziom maji to maja świata ludzkiego, zawierająca ukryte wpływy mechanizmy kontroli i gry o władzę, kryjące się za społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, intelektualnymi, religijnymi i duchowymi wpływami, które tworzą nasz ład społeczny. Świetnym przykładem maj naszego życia jest tęcza. Z daleka wygląda pięknie, ale gdy się zbliżysz, znika. To tylko złudzenie optyczne. W naszym życiu jest wiele tęcz. Niektóre są iluzjami opartymi na naszym sposobie patrzenia na świat, ale inne wskazują na jeszcze większe rzeczywistości, których nie możemy zobaczyć. Świat jest magicznym miejscem, którego nigdy nie należy doświadczać jako czegoś banalnego, jeśli jesteśmy otwarci na jego ponowne postrzeganie w każdej chwili. To, co widzimy na zewnątrz, to tylko symbole, wskazówki i połączenia z czymś większym, ostatecznie z całym wszechświatem. Jak trafnie ujął to kiedyś Ralph Waldo Emerson, amerykański filozof i poeta, Widzieć to wszystko pod świeżym kątem, jak gdybyśmy widzieli to po raz pierwszy. Odkrywanie głębszej rzeczywistości. Wszystko, co napotykamy, służy jako brama do głębszej rzeczywistości, a nie jako sama rzeczywistość. Pytanie brzmi, czy zdecydujemy się otworzyć te drzwi, czy też pomylić same drzwi z ostatecznością, nigdy nie przechodząc na drugą stronę, aby zbadać, co się tam znajduje. Ci, którzy jeszcze się nie przebudzili, widzą tylko powierzchnię życia i zadowalają się powierzchownym spojrzeniem na siebie samych. Natomiast ci, którzy dążą do rozwoju duchowego, nie traktują niczego za pewnik i zawsze patrzą głębiej, odkrywając wszędzie ogrom wewnątrz i na zewnątrz. Przebudzony człowiek rozumie, że wszystko wokół niego jest manifestacją jego własnej świadomości. Bierze odpowiedzialność za swoje myśli, działania i przekonania, nie obwiniając nikogo i niczego za swoje doświadczenia. Dlatego zrezygnuj z poczucia znajomości, swoich wniosków i opinii, lubię nienawidzę, z idei, że naprawdę wiesz, kim jesteś lub czym naprawdę jest świat. Głębsza rzeczywistość jest niepoznawalna dla umysłu i nie da się wyrazić słowami. Można jej jedynie doświadczyć w sercu, jako tajemnice, jak trafnie zauważył kiedyś Joseph Campbell, amerykański mitolog. Mity są publicznym przejawieniem prywatnych, nieświadomych potrzeb psyche. Zjednoczenie jest nieskończenie silniejsze niż podziały umysłu. Jeśli traktujemy świat jako maję, czyli iluzję na jego powierzchni, możemy odkryć głębie kosmicznej rzeczywistości. Gdziekolwiek spojrzymy, możemy znaleźć całość w każdej części, wieczność w chwili, nieskończoność w punkcie, cały wszechświat w każdym obiekcie. Wszystko, co widzimy, jest świętym i boskim, pokazem wibracji, w których istoty i przedmioty powstają jak wzory w kalejdoskopie, by znów rozpuścić się w świetle. Jesteśmy światłem za pozorami, które jest również światłem, przez które widzimy. Tylko to światło pozostaje, a jednak w nim nic nigdy nie ginie. Widzieć świat jako Maje oznacza patrzeć przez te Maje na boską obecność za nią, dzięki której może się rozwinąć jej cud, zachwyt i moc transformująca. Rzeczywistość jest znana tym, którzy nie myślą, że wiedzą, i jest nieznana tym, którzy myślą, że wiedzą. Prawdziwa wiedza to nie informacje o pozorach, to wiedza przez tożsamość, w której stajemy się jednością ze wszystkim, co widzimy. Wymaga to, abyśmy widzieli światłem serca, a nie wspomnieniami umysłu. Musimy nauczyć się patrzeć poza iluzję wielości, na jedyną istotę, wewnętrzne ja, które promienieje przez wszystko. Zrozumienie rzeczywistości to nie tylko wiedza, ale przezwyciężenie ograniczeń narzuconych sobie samemu. Trwanie w ograniczeniach osobistych sprawia, że nasze postrzeganie jest w stagnacji. Aby uchwycić różne aspekty rzeczywistości, niezbędna jest wewnętrzna transformacja. Wewnętrzna transformacja i przekraczanie ograniczeń. Musimy opracować wewnętrzne strategie łączące racjonalność, intuicję i wszystkie dostępne narzędzia, aby transformować nasze postrzeganie. Długotrwałe cierpienie często wynika z zastygłej percepcji powiązanej z istniejącymi ograniczeniami. Wybór staje się jasny: albo wejść na ścieżkę zmiany ograniczeń, nieuchronnie zmieniając swoją tożsamość zbudowaną w strefie bezpieczeństwa. Albo trwać w obecnym stanie i ponosić konsekwencje stagnacji. Ale jak uwolnić się od tego stanu bycia, w którym jesteśmy ograniczeni i nie potrafimy widzieć jasno, aby transformować świat lub cokolwiek poza sobą? Najpierw przekształć swój wewnętrzny dialog, zmień swoje myśli i przekonania, tak jak wiedzieli o tym starożytni myśliciele i praktycy hermetyzmu. Uświadomienie nie przychodzi z zewnątrz, dzieje się wewnątrz Ciebie. Bogowie, których czcisz, lęki, które Cię dręczą, radości, które Cię uszczęśliwiają, wszystko to istnieje w Tobie i rodzi się z Twojej własnej świadomości. Klucz do Twojego wyzwolenia leży w Tobie samym, posiadającym moc kształtowania swojego przeznaczenia, jak powiedział kiedyś Lao Tzu, chiński filozof. Najlepszą drogą jest ta, którą jeszcze nie kroczyłeś. Świadomość jako siła kierująca życiem. Wykorzystanie mocy Mai, by wejść w pole manifestacji, to proces stawania się jednością z wielości, a następnie powrotu wielości do pierwotnej jedności. Zrozumienie iluzji w Twoim życiu pozwoli ci ją przekroczyć i uzyskać dostęp do głębokiego stanu ostatecznej świadomości i szczęścia kosmicznej rzeczywistości wszechobecnych w czasie i przestrzeni. Wszyscy jesteśmy integralnymi częściami Boga, doświadczającymi życia w różnych formach i istotach jednocześnie, a ty sam nie jesteś oddzielony od tej boskiej obecności. Jak zauważył kiedyś piertia Descharda, francuski filozof i jezuita, nie patrzymy wystarczająco daleko w przyszłość. Wierzymy, że osiągnęliśmy koniec historii, podczas gdy jesteśmy dopiero na początku. Najwspanialsze rzeczy jeszcze się nie wydarzyły. Żadna osoba nie jest bardziej lub mniej boska od innej, wszyscy ludzie mają taką samą wartość i siłę woli, aby kształtować swoją własną rzeczywistość. Uświadomienie sobie swojej boskości polega na uznaniu głębokiej więzi z wszechświatem i zakorzenieniu się w jego bezgranicznej energii, nierozerwalnie związanym z jego istotą. Mam nadzieję, że ta podróż przez naturę rzeczywistości była inspirująca. Pamiętaj, twoja świadomość jest siłą kierującą Twoim życiem. Rozwijaj ją, kwestionuj, transformuj i nigdy nie przestawaj szukać głębszego zrozumienia i połączenia ze wszystkim. Co cię otacza? Zostaw komentarz pod filmem i daj mi znać, co o nim myślisz. Chcę poznać twoje refleksje na temat Mai i rzeczywistości. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go, podziel się z innymi. W komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.